最便宜。Cześć, Piotr. No, to jest właśnie, chciałem powiedzieć, ryb. Ryb? W co ja wieniuszu? Jeżeli chcesz zasiadać z nami do gry, to musisz wiedzieć, jak się zachować. To może ryb w pip? Nonsens. Panie Edku, niech mu pan podpowie. Nie ma problemu. Natomiast do ryb trochę trudno zrymować. Ja bym zaproponował, ja go brzdęk, a on mi pękł. Dziękuję, panie Edku. Pan to zawsze wie, jak pomóc. Dzień dobry, a co tu się dzieje? O, teraz sobie może lepiej pójdę. A to ty, jak to co? Gramy sobie w karty. To widzę, ale z kim? Jak to z kim? Wuja Eugeniusza nie poznajesz? Nie pytam o wuja Eugeniusza. Kim jest ten osobnik? Won mi stąd. Już, idę, idę. A prosiłem, tyle razy prosiłem, żeby mi tego więcej nie było. Arturku, miałbyś choć trochę litości do własnej babci? Litości? A czy wy macie do mnie litość? Dlaczego wuja nie pisze pamiętników? Wuja też zostanie ukarany. Dobrze, bo tak. Babci też nie ujdzie na sucho. Na katafalk. Znowu? Ale nie chcę. Pan Artur studiuje medycynę? Ani słowa. Zapałki. Czy ma ktoś zapałki? Ja mam. Czy może pan Artur studiuje filozofię? Uczę się na 3 fakultety, razem z filozofią. Ciekawe. A pokaż! Leżeć, leżeć. A co to babcia znów na katafalku? Oczy Siedek. Jak to, to wy się znacie? Oj, tam, ja sypiam za tym od czasu do czasu. Co? Co mama powiedziała? Teraz przyniosę ci coś do jedzenia, Arturze. Edek nie jest taki zły. Ma dobre serce, ale nie jest jakoś bardzo inteligentny. Swoją drogą, co zamierzasz z tym zrobić? Bo żeni się tutaj jak u siebie. Powtarzam mu cały czas, że jeżeli już ma używać mojej szczoteczki, to niech ich chociaż używa do mycia zębów, a nie do czyszczenia butów. Ja na twoim miejscu, to bym zrobił z nim porządek. Śniadanie gotowe. Artur, mogę zejść? A, wszystko jedno. I niech babci odgasi świecę. Trzeba oszczędzać. Poczułem tu zapach kawy. O, przesiadek. Jak to? To się, nie. Nic, że się ojciec chociaż pozabina. A czy widzisz tutaj guziki, synuś? Nie ma. A co to za pudło? Niech ktoś to pudło usunie. Ja formalnie się zgadzam na takie rzeczy. Ale no cóż, pobudza to wyobraźnię. Wzbogaca rzeczywistość. Ta wnęka przydałaby mi się do eksperymentu. Sztuka jest cudowna. W tym domu panuje bezład. Kiedy umarł dziadek? 10 lat temu. I nikt od tamtej pory nie pomyślał, żeby usunąć katafalk? To nie do pojęcia. Dobrze, że się chociaż dziadka usunęli. Urodziłem się 25 lat temu. I od tej pory mój wózek dziecinny jest tutaj. A to co? Suknia ślubna? Dlaczego nie w szafie? Stomil, a pamiętasz, jak rozbijaliśmy tradycję? Nie ma się co wspominać, coście stworzyli. W tym domu nie ma zasad. Wszystko dozwolone. Ale czego ty właściwie chcesz? Tradycji? Porządku świata. A sztuka, Arturze, a sztuka? Co mi ojciec głowy zawraca sztuką? Ja chcę być lekarzem. Jaki wstyd, a ja marzyłam, że będzie artystą.
magistrem, która godzina? Ala? Dlaczego nic nie mówiliście? Gdybym wiedział, nie pozwoliłbym na te hałasy. Edek, pod ścianę! Alu, ale ładnie wyglądasz. Dalej. Często wyobrażałem sobie, że się spotykam. Dalej. Że siadamy obok siebie, rozmawiamy. Dalej, dalej, dalej. Bardzo proszę zająć miejsca. Bardzo proszę. A co to będzie? Eksperyment teatralny. To Maria Ojca. Proszę o uwagę. Proszę o wysłuchanie. Oto Adam i Ewa w raju. To już było. Kiedy? Na początku świata. To nieważne! Mam lepszą wersję! Nową! Na początku był Adam, następnie Ewa. Za dnia świata pięknością, a w nocy za szkaradą. Ono się! Co udało się? Eksperyment miał wstrząsnąć. I tak się stało. Eugenio, podobało się? Że co? Eksperyment, zrozumiała? Że co? Eksperyment, jak to co? Babcia ucho od eksperymentu. Że co? Plajta, po prostu plajta. Tak, nie, nie mogę wytrzymać. Koniec tego. Wol. No wol! I co teraz? Teraz ci wszystko wytłumaczę. Więc czego chciałeś? Zimą. Zgadzasz się? Na co? Żeby wyjść za ciebie za mąż? Przecież już ci mówiłam. Nie widzę potrzeby. Zrozum. To poważna sprawa. Dlaczego znowu taka poważna? Musimy stworzyć system wartości. Filozofia nie rządzi. Proszę cię, schowaj tę nogę. Nie podoba ci się? Wystawiasz ogień, bo nie rzucam się na ciebie, jak mój ojciec artysta i ci wszyscy inni. To cię niepokoi. Nie gniewaj się. Nie jest ci za gorąco? Nie. Alu. O, przepraszam, nie wiedziałem, że państwo tu sobie rozmawiają. Po co ten tutaj tu przyszedł? Czy przez niego chciałeś mi wykręcić rękę? Bardzo cię boli? W którym miejscu? Tu i tu. Doprawdy nie chciałem. Nie wiem, jak cię przeprosić. Zwyczajny buta. Najpierw przemowy, a potem wiadomo co. Świnia. I to w dodatku naukowa. O, pan Ewek, proszę, niech pan wejdzie. Bom! Rozbiera cię przed takim. Wstydu nie masz. Może on nie ma wykształcenia, ale ma piękne oczy. Jesteś zazdrosny? Nie jestem wcale zazdrosny. Najpierw brutal, a potem zazdrosny. No i co? Dlaczego się nie rozbierasz? Bo mi się o to chciało. Rozmyśliłam się. Alu, konkrety. Musimy wziąć ślub. I to nie byle jaki. Taki prawdziwy. Z organami, orszakiem ślubnym i tak dalej. I będę w białej sukni? Białe jak śnieg. Wszystko według tradycji. No dobrze. Weźmy ślub. Przystąpmy więc do dzieła. Babciu! Co? Błogosławieństwo! Aista, on znowu będzie mnie dręczył. Błogosławieństwo, babciu! Ja też ja jestem stara. Błogosławię was, moje dzieci. Aista, wszyscy w niebie. Ja chciałem jeszcze z ojcem porozmawiać. A to z jakiego powodu, mój syn? Przez tego Edka. On sypie z mamą. Synu, wytłumacz mi coś. Swoboda seksualna to pierwsze prawo człowieka. Ojciec jest rogacz! Rogacz! Duże, jestem gotowy do służby idei.
Pora na ślub, jak za starych dobrych czasów. Nigdy nie zrobimy tego zdjęcia rano na siące. Boże, jak nudno.
miejsca. Mogę to rozpiąć, chociaż na chwilę? Wykluczone. Ile jeszcze będziesz robił do zdjęcia? Bez zabawy. To naprawdę nie działa. Jak to? Po co robimy te zdjęcia? Na zasady. Tak mówi tradycja. A tu jeszcze wrócił? Artur ma do załatwienia jakieś ostatnie formalności. Kto mi? Przyjdzie się ze mną po niego? Mafia też mu wyjdzie. Poprawi ci włosy, trzeba ją wziąć na nowo. Kto mi Violetku? Oczywiście, że wie, ale udaje, że nie widzi. Czy można już nagrywać do stołu? Nagrywaj, ja ci jak chcesz. Co mam robić? O, Edek, jest taki prosty. Jak samożycie? Edku, powiedz, czy ty masz jakieś zasady? Owszem. Zależy jak leży i ja cię kocham, a ty śpisz. I to są twoje zasady? No, to z kina. Teraz tak? Bardzo chciałem podziękować zespołowi teatralnemu.
Bardzo się cieszę, że się biorą za takie sztuki trudniejsze. Wszechogarniająca nas estetyka disco pole jest jak gdyby u nas w szkole nie jest kontynuowana, jest wręcz wypierana. Wielkie podziękowania, wielkie gratulacje. I wydaje mi się, że jest coraz wyższy poziom tych przedstawień, że pewne aspekty gry aktorskiej przechodzą na wyższy poziom i za to wielkie brawa, bo to kosztuje dużo pracy, wysiłku, ale też wyobraźni i podglądania innych, może jakichś ich własnych mistrzów. Także bardzo dziękuję. Wszystkim paniom życzę wszystkiego dobrego z okazji Święta Kobiet. Wszystkim dziewczętom życzę wszystkiego dobrego z okazji Święta Kobiet. Wszystkim Państwu życzę miłego popołudnia. Czy pan Mateusz, reżyser, dzisiejszym reżyserem była pani Julia Olszewska, tak? I pani Klaudia Łotkowska, tak? Dla nich wielkie brawa. Coś miłego popołudnia i do zobaczenia jutro w szkole. To chcę.